I nie płacz nieustannie i po prostu nie pomstuj, a już najlepiej to nie przeklinaj. Tylko chłopie, rób. Ucz. Ucz. To, co ci dano, przekazuj to. Tam, gdzie masz jakąś umiejętność, doświadczenie przekazywania piękna Pana Boga, bycia z Nim, relacji, uczenia tego, czym jest wiara, rób to, chłopie, to jeszcze bardziej. I to zamierzam. A to znaczy, że tego będzie jeszcze więcej, tak jak mówię, ku zgrozie bardzo wielu, bo na nich najlepiej byłoby, żeby wreszcie go uciszyli. No ale to się chyba nie uda. To się chyba nie uda. Moi drodzy, tyle. Pewnie oczywiście coś znowu źle powiedziałem w tym wszystkim, co to mówiłem. Jak znam życie, zaraz to rzeczywiście wyciągnie jakieś zdanie tutaj z tego, wyrwie je z kontekstu, osadzi je gdzieś tam i zrobi ze mnie kolejnego, znaczy kolejny raz niszczyciela Kościoła. Nie. Kocham Kościół całym sercem. Kocham Pana Jezusa całym sercem. I zamierzam po prostu walczyć o dobro, o piękno tego Kościoła, o jego nawrócenia. To znaczy przede wszystkim tutaj, tutaj. Kochani, mam nadzieję, że wy też jakieś dobro wyciągniecie z tego, co ja tu gadam. A jak nie, no to się po prostu pomódźcie za mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak widzimy, ojciec Adam Szustak był na rozmowie u arcybiskupa Gądeckiego i owocem rozmowy jest ten materiał, który zacytowałem na początku. Wcześniej w tym materiale ojciec Szustak przeprasza za to, w jaki sposób wyraził się w wywiadzie, który cytowałem w moim poprzednim materiale. Przeprasza za to, można powiedzieć, że faktycznie bije się w piersi, że było to niepotrzebne, choć oczywiście gdzieś tam ten bunt, ta złość, która w nim jest, on jak najbardziej uważa, że jest to zrozumiałe i normalne, natomiast ten sposób ekspresji zostaje w tym materiale ewidentnie potępiony. Czy ja teraz w reakcji na ten materiał mam zamiar, jak to ojciec również mówi, znowu się uczepiać jakiegoś zdania? Otóż wyjątkowo nie mam zamiaru czepiać się jakichś wyjętych zdań, ale może wszystko po kolei. O czym w tym materiale jest mowa, w materiale ojca Szustaka, który oczywiście będzie podlinkowany również w opisie pod tym filmem. Jak już wspomniałem, pada tam słowo przepraszam. Jest zdana relacja z tego, jak przebiegała rozmowa z arcybiskupem. Jeśli ktoś chce znać szczegóły, to proszę obejrzeć po prostu ten materiał. Ja tutaj oczywiście tylko streszczam. Ojciec Szustak mówi o tym, że oczywiście jego perspektywa patrzenia na Kościół jest zupełnie inna niż ta perspektywa arcybiskupa, ale on tak bardzo to podkreśla, że to tak dobrze, że można było tak normalnie w cztery oczy z arcybiskupem porozmawiać. Ja cieszę się, że owocem tej rozmowy jest faktycznie, są przeprosiny z jednej strony, z drugiej strony jest faktycznie przyznanie się, że było to niestosowne. I wniosek, który ojciec Adam wyciąga, jest taki, że on uważa, że powinna powstać taka rada niejako, czy takie zgromadzenie bardzo szerokiego spektrum ludzi związanych z Kościołem, osób świeckich płci obojga i osób duchownych płci obojga, czy osób Bogu poświęconych płci obojga, które powinny się tak zebrać i właśnie radzić, czego oczekują od biskupów, od episkopatu. To była taka propozycja, którą ojciec Adam złożył, że właśnie Kościół tak powinien nawzajem siebie słuchać, że nie powinni różni przedstawiciele różnych środowisk nawzajem siebie gdzieś tam wyzywać i atakować, że niszczą Kościół wzajemnie, tylko że właśnie powinni ze sobą rozmawiać. I tutaj do tego chciałbym nawiązać. Jak najbardziej się zgadzam z tym, że właśnie przedstawiciele różnych środowisk powinni ze sobą rozmawiać i między innymi właśnie dlatego na samym początku już istnienia tego kanału próbowałem nawiązać kontakt z ojcem Adamem, właśnie dlatego, że myślałem, że miałem wrażenie, że pomimo tego, że jest to człowiek o zupełnie innych poglądach niż bractwo świętego Piusa X, to jednocześnie jest to człowiek na tyle gotowy do dyskusji, że będzie gotów podjąć właśnie jakąś rozmowę, polemikę, właśnie nawet jak się nie zgadza, no to dla większego dobra Kościoła dobrze jest, żeby
stanowiska, różne stanowiska w Kościele, ci, którzy uważają, że trzeba robić tak, i ci, którzy uważają, że trzeba robić inaczej, ci, którzy uważają, że trzeba jak najwięcej tradycji, i ci, którzy uważają, że trzeba jak najmniej tradycji, to dobrze jest jak najbardziej, żeby toczyła się dyskusja. Chociażby po to, żeby te stanowiska były bardziej naświetlone, bardziej jasne, bardziej czytelne. I oczywiście jest dobrze, gdy ludzie, którzy reprezentują oba poglądy, ludzie Kościoła, osoby duchowne, dyskutowały na ten temat. To jest jak najbardziej dobre, chociażby po to, żeby właśnie te poglądy stawały się znane, żeby było wiadomo, kto co myśli, żeby można było później, czy to ze strony właśnie, żeby osoby świeckie mogły wyrobić sobie pogląd na ten temat, czy żeby ta hierarchia kościelna mogła podjąć decyzję właśnie będąc poinformowaną, co, gdzie tam w Kościele ludzie myślą. To myślę, że jak najbardziej ma sens i dlatego jak najbardziej starałem się cały czas gdzieś tam nawiązać kontakt. Przypominam, że zapraszałem do dyskusji o Nowej Mszy i Ojca Szostaka, i Ojca Recławę, i bardziej powiedzmy, że tradycyjnych księży, księdza Hasińskiego i księdza prałata Kneblewskiego, który akurat wtedy miał problemy ze zdrowiem, także być może w ogóle wtedy nie dowiedział się, że takie zaproszenie było. Natomiast nie było tak naprawdę nie było tak naprawdę żadnej reakcji. To znaczy ksiądz Chaciński napisał, że wiadomość, komentarz, gdzieś tam odpowiedział, ale nikt się nie odniósł na zasadzie, że aha, tutaj był taki i taki materiał i chcemy się jakby w jakiś tam sposób odnieść. Podejrzewam, że w takim początku trochę, powiedzmy, że ludzie Kościoła boją się tego kontaktu z bractwem świętego Piusa X. Myślę, że raczej właśnie taktyka jest taka, żeby nie wspominać o bractwie, żeby, broń Boże, nikomu uwagi nie zwrócić, że coś takiego istnieje, że najlepiej pomijać to milczeniem. Natomiast myślę, że wraz z rozwojem kanału, kanał wtedy, gdy zaczynałem, miał kilkuset subskrybentów, w tej chwili ma już 16 tysięcy. Myślę, że jeśli Pan Bóg pozwoli, no to będzie się rozwijał w podobnym tempie, a może i w lepszym, coraz dalej, pomimo tego, że nie mam tutaj jakichś szczególnie zaawansowanych możliwości technologicznych i wszystko jest tutaj tak robione na żywo, tak? Siadam, nagrywam, montuję i wysyłam, i zajmuje mi to wszystko nie więcej niż godzinę dziennie. Wszystko. Cała ta praca, więc jest to rzecz robiona tak bardzo dorywczo, bez wielkiego zaangażowania, bez zaangażowania sił ludzkich, materiału ludzkiego. Ot tak po prostu jest to jedno z takich zajęć, któremu się poświęcam. Natomiast kanał się mimo wszystko jako tako rozwija i mam nadzieję, że z czasem stanie się to już niemożliwe, żeby ten głos ignorować, że po prostu z czasem będzie to bardzo, bardzo słyszalne tak czy siak i będzie to wymagało pewnej reakcji ze strony, powiedzmy, różnych komentatorów katolickich, youtuberów katolickich, czy może w ogóle ze strony hierarchii kościelnej. Na chwilę obecną mam wrażenie, że taktyka jest raczej taka, żeby przemilczeć i nie wspominać w ogóle, że właśnie takie bractwo istnieje, i żeby tu, broń Boże, nikt, kto jeszcze nie słyszał, przypadkiem nie wpadł na ten kanał, żeby, czy na te kanały, tak, czy w ogóle w jakikolwiek kontakt nie wszedł z tradycją. Myślę, że taką taktykę przyjęto i podejrzewam, że ci, którzy próbują podjąć tą polemikę, apologetyka, kanał apologetyka, czy też polemika z tradycjonalizmem, to są osoby, które to po prostu nie myślą aż tak taktycznie i z wielkimi emocjami podchodzą do sprawy i próbują gdzieś tam właśnie polemizować z tradycją. To są raczej właśnie takie bardzo niszowe gdzieś tam kanały, które nie ma tam ryzyka, że kogoś się zachęcą samym faktem, że o tym mówią. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No chodzi mi o to, że teraz jak najbardziej, skoro ojciec Adam sam mówi, że właśnie ta dyskusja jest potrzebna i że właśnie wszyscy powinni tak dyskutować i nie uważać siebie wzajemnie za wrogów, no to ja jak najbardziej zgłaszam się i jestem jak najbardziej chętny, żeby z ojcem dyskutować, żeby rozmawiać na ten temat, co uważa ojciec za dobre dla przyszłości Kościoła, i zgłaszam taką gotowość już od zawsze i teraz
kiedy ojciec w tym momencie, kiedy mówi, że tak właśnie tego potrzebujemy, to ja się zgadzam, tak jak najbardziej, dyskutujmy. Jak najbardziej zapraszam do takiej dyskusji, skoro ojciec mówi, że nie powinniśmy nazywać siebie nawzajem wrogami i siebie jak wrogów traktować, to jak najbardziej właśnie do takiej dyskusji zapraszam i bardzo proszę właśnie o niewykluczanie, nie pomijanie milczeniem, tylko właśnie o jakieś odniesienie się. Ja zapewniam, że w moich materiałach staram się nie traktować ojca jak wroga i wydaje mi się, że w żadnym z materiałów to tak naprawdę nie zabrzmiało. Ten ostatni był apelem, był jak najbardziej rzeczą, powiedzmy, poważną, ale mimo wszystko nie był to żaden atak, raczej próba zwrócenia uwagi na rzecz, na wypowiedzi, moim zdaniem bardzo, bardzo niepokojąca. A więc skoro ojciec Adam deklaruje tą chęć rozmowy, to ja jak najbardziej zapraszam do rozmowy właśnie o tym, co jest Kościołowi potrzebne. Może, skoro nie powinniśmy się traktować jak wrogowie, jak ojciec sam mówi, to może właśnie nawet ci wylebni tradycjonaliści, przepraszam, tak w cudzysłowie, wylebni tradycjonaliści, o których tam ojciec wspominał też w wywiadzie, że właśnie są tacy i cieszę się, że oni mnie krytykują, to też zwracam na to uwagę. Moim zdaniem to jest niestosowne, że mówię, że cieszę się, że ktoś mnie krytykuje. To jest tak naprawdę mówienie z pewną pogardą. Tak? I to jakby, ja się nie cieszę, że ktoś mnie krytykuje, nie uważam, że to jest, że nie czuję się lepiej przez to, że krytykują mnie ci, których może jakoś nieszczególnie szanuję, w sensie ich poglądów nie szanuję, nie uważam ich za osoby bardzo, bardzo inteligentne i posiadające jakieś bardzo cenne poglądy i spostrzeżenia. No, nie widzę powodów, żeby w ten sposób o kimkolwiek mówić, żeby tak ludzi traktować. A więc to dygresja. Jeśli ojciec deklaruje, że chce takiej rozmowy, zapraszam do takiej dyskusji. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, co uważam, że jest Kościołowi potrzebne, że jest Kościołowi potrzebna przede wszystkim wiara, prawdziwa wiara. Wiara również w te elementy, które zostały zapomniane, w to, że nasze powołanie jest nadprzyrodzone, że przerasta naszą naturę. Jak najbardziej z chęcią o tym z ojcem bym podyskutował. Myślę, że to jest taki dosyć bezpieczny temat, jeszcze nie aż tak bardzo kontrowersyjny, czyli kwestia tego, jak została zapomniana ta łaska uświęcająca, w sensie jej nadprzyrodzony aspekt w teologii. Myślę, że od tego trzeba zacząć, od powrotu do tego, co nadprzyrodzone i później trzeba stanowczo naprawiać dyscyplinę w Kościele, jednocześnie z naprawianiem liturgii i tak dalej, i tak dalej. We wszystkich tych kwestiach pewnie mielibyśmy zupełnie inne rozwiązania, w sensie z ojcem Szustakiem, natomiast myślę, że właśnie warto, żeby taka dyskusja się toczyła. I ja tutaj, jak już wspomniałem na początku, nie mam zamiaru czepiać się słówek, które padają w tej wypowiedzi ojca Adama. Uważam, że jest to udana wypowiedź. Uważam, że pokazuje to, że ojciec nie myśli w tej chwili jeszcze o stworzeniu swojej własnej sekty, jak to sugerowałem, jak to odczytałem w tym wywiadzie poprzednim. Mam nadzieję, że tak jest, że ojciec o tym nie myśli. Mam takie wrażenie po tym materiale. Jak najbardziej do dyskusji zapraszam. Myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.